Cześć. Dzisiaj omówię przypadek przewlekania się wydania orzeczenia lekarskiego dopuszczającego lub nie do pracy. List internautki. Witam, mam problem z lekarzem zakładowym medycyny pracy. Nie podbił mi badań okresowych z powodu zaniżonej hemoglobiny. Wynik 10,3 g na decylitr. I nie wydał mi żadnej opinii, która umożliwiałaby odwołanie się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jestem już miesiąc na zwolnieniu i leczyłam się na tę rzekomą anemię. Wczoraj robiłam ponowne badania i też, choć są lepsze, dalej mam zaniżoną hemoglobinę, 11,4 g na decylitr. Zakładam, że lekarz nadal będzie robił z tego problem. Moje pytanie brzmi, czy na podstawie tych badań krwi i moczu, które wczoraj robiłam i na które skierował mnie ten lekarz, mam prawo domagać się wydania opinii lekarskiej? Czy ów lekarz ma prawo mi odmówić jej wydania i kierować mnie na dalsze badania? Nie wiem, gdzie szukać pomocy. Problemy z tym lekarzem są nagminne. Potrafi trzymać do pół roku ludzi na zwolnieniach, albo podbija badania tylko na pół roku. To, co się dzieje tutaj, podchodzi pod paranoję. Proszę o pomoc i o radę. Jestem zdrowa i chcę pracować. Teoretycznie, według przepisów, badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy. Inny punkt stwierdza, że pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, może wystąpić w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Pada dobre pytanie, co jak lekarz nie chce wydać zaświadczenia? Niestety przepisy medycyny pracy dokładnie nie regulują tej kwestii. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam odpowiedzieć. Zacząłbym od rozmowy z samym lekarzem lub jego przełożonymi, a jeżeli to nie przyniosłoby rezultatu, to zwróciłbym się do instytucji nadrzędnej, jaką jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, właściwy terytorialnie, kontrolujący tego lekarza. Można by też sprawę zgłosić do Izby Lekarskiej. Reasumując, często lekarze medycyny pracy, nie chcąc wydać orzeczenia negatywnego, dają szansę na dojście pacjenta do lepszego stanu zdrowia. Natomiast jeżeli coś takiego staje się normą, to raczej nie jest to zgodne ze zdrowym rozsądkiem i postępowaniem orzeczniczym i wymaga jakiejś akcji dyscyplinującej. Jeżeli miałeś lub miałaś podobny problem z przewlekłością orzecznictwa, to chętnie usłyszę w komentarzach Twoje zdanie. Napisz, jak sprawa została rozwiązana w Twoim przypadku. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to daj kciuka do góry lub udostępnij na swoim ulubionym portalu społecznościowym. Koniecznie też wpadnij na bloga www.badanialekarzamedycynypracy.com, gdzie znajdziesz podobne przypadki. Subskrybuj kanał i poleć go swoim znajomym. Do zobaczenia w następnym filmie.